Kontakty filmowców z prostytucją są równie stare jak sama kinematografia. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj o kontaktach środowiska filmowego z zawodowymi pracownicami miłości, seksie w epoce PRL i mało znanych sprawach z tym tematem związanych. Katarzyna Łuczyńska, autorka powieści obyczajowej Grzeszna i Święta, w której znajdziecie wiele odniesień do czasów PRL. Pojawia się w niej również motyw prostytucji. Kasiu, rozmawialiśmy już o tym, że epoka PRL wcale nie była tak pruderyjna, jak chciałby tego sfery rządowo-partyjne. No, ale było jeszcze coś więcej. W tamtych czasach reżyserzy żenili się z prostytutkami, a te grały w ich filmach. To chyba nie powinno specjalnie dziwić. Wciąż co jakiś czas wybucha afera z powodu niewłaściwych kontaktów. Również wielu aktorów ma coś podobnego na sumieniu, na przykład Hugh Grant. No, ale on nie zapraszał na plan filmowy przedstawicielek najstarszego zawodu świata, tylko korzystał z usług jednej z nich i do tego jeszcze w samochodzie. Natomiast w Polsce Ludowej takie przypadki wcale nie należały do rzadkości. Ale nie stało się to normą, a panie te były obsadzane raczej w rolach epizodycznych. Ale zauważalnych. Na przykład w filmie Filantropi i gangsterzy z 1962 roku Jerzego Hoffmana i Edwarda Skórzewskiego w scenie tańca na stole wystąpiły dwie przedstawicielki najstarszego zawodu świata, noszące zresztą ten sam pseudonim – Budyń. Jedna była wyższa, druga niższa, dlatego nazywano je Budyń Duży i Budyń Mały. Właściwie można zastanowić się, dlaczego nie powierzono tego zadania studentkom szkoły filmowej. Przecież nie brakowało tam ładnych dziewcząt. Może twórcy filmu chcieli dodać obrazowi autentyczności. Ostatecznie akcja toczy się w półświatku. Chociaż prostytutki też były właściwie statystkami. Inna sprawa, że czytając wspomnienia Zofii Komedowej, Janusza Głowackiego czy Ewy Frykowskiej, można wyrobić sobie ciekawe zdanie na temat roli prostytucji w świecie filmu. Znacznie dalej poszedł Andrzej Kondratiuk, który poślubił niejaką Izę o przydomku Drabina. Spotkał ją w nocnym klubie Kamieniołomy w hotelu europejskim w Warszawie. W stanie nietrzeźwym umówił się z nią na następny dzień i stało się. Pojechali razem nad morze i reżyser nieprzytomnie się zakochał. Inna sprawa, że Drabina była piękną dziewczyną, elegancką, a do tego posługiwała się literacką polszczyzną, chociaż gdy jak zaszła potrzeba, to kleła jak szewc. Reżyser zupełnie nie przejmował się opinią otoczenia i pojechał z nią do słynnej willi Halama w Zakopanem. Tam jednak bardzo często przy jednym stole zasiadali artyści, panie lekkiego prowadzenia się i córki prominentów. Zresztą Kondratiuk też miał za sobą romans z Wandą Radkiewicz, córką Stanisława Radkiewicza, ministra bezpieczeństwa publicznego. Kondratiuk zawsze ją tak zresztą przedstawiał. Moja narzeczona, Wanda Radkiewiczówna, córka kata. A Wanda wstawała i grzecznie dygała. Kiedyś w jednym z lokali spotkał ich Marek Nowakowski, a że w pobliżu była jeszcze Małgorzata Spchalska, córka marszałka PRL, to był bardzo zdziwiony, w jakim towarzystwie Kondratiuk się obraca. Ale Małgorzata Spchalska szybko go uspokoiła. Panie Marku, między mną a Wandzią jest taka różnica, że to ojciec mojej przyjaciółki wyrywał paznokcie mojemu tatusiowi. A wracając do tematu, to rozrywkowo usposobieni przedstawiciele świata kultury nie unikali kontaktów z prostytutkami, a niektóre z nich wręcz kreowały się na przyjaciółki artystów. Niejaka Lolita prowadziła nawet kalendarzyk, w którym notowała, z kim miała już do czynienia. Wychodziła bowiem z założenia, że należy przespać się z każdym, kto coś znaczy w świecie kultury. Bo były to panie ze stołecznego półświatka. Bardzo często pochodziły z nizin społecznych. Na przykład jedna z nich, zwana Paszczą, była córką dozorcy cmentarza Brudnowskiego, ale panowie uważali ją za urodziwą. Dobrze więc zarabiała i mogła zaopatrywać się w odzież w komisach i na bazarach, co przekładało się na to, że chodziła dość oryginalnie ubrana. Jednak uprawianie najstarszego zawodu świata w czasach PRL nie było łatwe. Oficjalnie przecież prostytucja nie istniała. Zakazany był też obrót walutą. Poza tym służba bezpieczeństwa inwigilowała prostytutki i starała się je zmusić do współpracy,
miał informować o swoich klientach, o ich kontaktach, a w ramach zmiękczania materiału zmuszano je do świadczenia usług bezpłatnie, a czasem nawet zbiorowo. Z tego powodu marzeniem większości tak zwanych luksusowych prostytutek było małżeństwo z obcokrajowcem i wyjazd za granicę. Najbardziej popularne były takie kierunki jak Włochy i Niemcy, chociaż zdarzały się również małżeństwa z Francuzami i obywatelami Stanów Zjednoczonych. Niektóre faktycznie ułożyły sobie życie na Zachodzie, wychodząc za mąż nawet za arystokratów. Inne zostały bizneswomen, ewentualnie były też animatorkami życia kulturalnego Polonii w Stanach Zjednoczonych lub Australii. Natomiast wspomniana Lolitka wyszła za mąż za wnuka jednego z najsławniejszych prezydentów Stanów Zjednoczonych i osiadła w zamku w Nowej Anglii. Ale zerwała wszystkie kontakty z zewnętrznym środowiskiem, czemu zresztą trudno się dziwić. Były też panie, które zostały w kraju, ale podobno też nie mogły narzekać. W szalonych latach 60. czasami trudno było odróżnić profesjonalistki od pań nieparających się zawodowo nierządem. Dla przykładu, o Ewie Frykowskiej mawiano, że widziała więcej sufitów niż ma włosów na głowie, do czego zresztą bez oporów się przyznawała. W 2007 roku Frykowska wydała swoje wspomnienia, które wywołały oburzenie środowiska filmowego. I tylko Andrzej Łapicki miał odwagę powiedzieć, że stanowią one ważny dokument epoki. Natomiast małżeństwo jej przyjaciółki z pewnym reżyserem przypominało tragifarsę. Wprawdzie Frykowska swoim obyczajem nie podała dokładnych danych ani koleżanki, ani jej męża, ale można przypuszczać, że chodzi tak naprawdę o Alfredę i Jerzego Passendorferów. Reżyser promował swoją małżonkę w świecie filmu. Zagrała nawet kilka małych ról w jego produkcjach. Dwa razy pojawiła się na okładce czasopisma Film, między innymi w numerze wydanym w dniu Święta Państwowego, 22 lipca, co było wówczas dużym wyróżnieniem. Passendorfer mógł to jej zapewnić, gdyż był bardzo dobrze widziany przez władze PRL. Ostatecznie realizował filmy o bardzo słusznym kierunku. Szczególne bliskie więzi łączyły go z Mieczysławem Moczarem, którego barwy walki zakranizował. Frykowska twierdziła, że przyjaciółka zdradzała męża przy każdej nadarzającej się okazji, podczas gdy on był zajęty robieniem kariery. Pani Alfreda zdecydowanie przesadziła ze swobodnym stylem życia, co doprowadziło do tego, że jej mąż wyjechał do Wrocławia i wysłał jej pozew rozwodowy. Kobieta wpadła w stan depresji, co odreagowała kolejnymi romansami. Wśród jej kochanków był Andrzej Kostenko, mąż Poli Raksy oraz Jerzy Skolimowski, który był wówczas w stałym związku z Elżbietą Czyżewską. Ale to pani Alfreda miała pretensje do męża i w porywie szału pocięła mu kiedyś jego garnitury, które nieopatrznie zostawił we wspólnym mieszkaniu. Panu Jerzemu najbardziej było żal eleganckiego smokingu, w którym pokazywał się tylko przy wyjątkowych okazjach. Nie zmienia to faktu, że ślub brali dwa razy, a ich związek przetrwał wiele lat. Więcej o obyczajach epoki PRL znajdziecie w mojej książce Życie towarzyskie elit PRL. A ja polecam książkę Kasi Grzeszna i Święta, gdzie też znajdziecie dużo informacji na temat życia w tamtej epoce. A jeśli się Wam podobało, lajkujcie i subskrybujcie. Każdy nowy odcinek vloga w sobotę, w samo południe. Hej! Hej, hej!